Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj weszła do WOTA nowa mapa, Przełęcz Dukielska, i w skrócie o niej to mamy tutaj taki polski smaczek. Była bitwa o Przełęcz Dukielską i to była największa operacja górska w Polsce podczas II wojny światowej. I w tamtym okresie czasu w Beskidzie Niskim, po obu stronach dzisiejszej granicy polsko-słowackiej, Armia Czerwona przypuściła atak na wojska III Rzeszy. Bitwa trwała prawie 3 miesiące, w której zginęło lub zostało rannych blisko 200 tysięcy żołnierzy. To tak w skrócie. A tutaj mamy właśnie Przełęcz Dukielską, tak ona się prezentuje. Mapa jest bardzo obszerna, sprawia wrażenie jakby większej mapy niż standardowe, ale jeszcze nie doszukaliśmy się informacji, czy jest ona rzeczywiście większa, jeśli chodzi o wymiary, czy też nie. W każdym razie stwarza takie wrażenie mapy większej, obszernej. I co można o niej powiedzieć? Na pewno odnajdą się tutaj czołgi lekkie, jak i średnie. Jest sporo podjazdów, zjazdów, bardzo dużo skał, za którymi można się ukryć. No i tutaj może być, ale to tylko przypuszczenia, raj dla artylerii. Dlatego, że jest bardzo dużo tutaj takich właśnie między tymi skałami dużo płaskich terenów, tak jak na przykład tutaj. To jest akurat przy bazie, ale tutaj, o właśnie, z wyższej perspektywy takiej rzucić okiem. Ta mapa coś przypomina, ale jeszcze nie wiemy co. Mało tego, wrzucono drzewko czechosłowackie, słuchajcie, i co jest zaskoczeniem, to, że każdy musi sobie kupić tier pierwszy. Nie jest w garażu ten tier pierwszy, tylko musimy sobie kupić ten tier pierwszy i użyć miejsca garażowego. Okazuje się, że to nie jest żaden błąd, to ma tak być, więc jeśli chcesz czołg, użyj lub kup miejsca garażowe. To jest trochę rozczarowaniem, bo zawsze było tak, że wchodziło nowe drzewko i mieliśmy pierwszy tier w garażu wraz właśnie z tym miejscem garażowym. No ale co do samej mapki, bardzo ładnie wykonana. Tutaj zaraz sobie zejdę na dróżkę i zobaczcie, to wygląda całkiem jak w ogóle inna gra. To tak jakbym, nie wiem, grał w Skyrima, coś, chodząc po jakiejś opuszczonej wiosce. Bardzo, bardzo fajny klimacik. Tutaj możemy sobie podziwiać właśnie chatki, zarośla, taki wiejski klimacik jest. Bardzo, bardzo przyjemny. I tu mamy inny kościółek niż każdy w WOTie. Jest on, o, tu spację nacisnę, żeby sobie skoczyć. Oczywiście żart. Całkiem inny ten kościółek jest niż wszystkie. I hop, o, tu pofrunąłem trochę. Zaraz go pokażę. Zobaczcie, no tak, kurczę, no jak inna gra. Zaraz sobie dojdziemy do kościółka. Co do mapy jeszcze, bardzo, bardzo wiele możliwości taktycznych będzie miała ta mapa, ze względu właśnie na ilość tych skał, tych, jak to nazwać, miejsc do schowania się. Może być naprawdę ciekawe, mogą być ciekawe bitwy na tej mapie. Jeszcze nas nie rzuciło, więc trzeba było użyć szkolenia drużynowego, aby sobie obejrzeć tą mapkę. Ktoś tam płoty psuje. Wandale. Dobra. Chatka. Ktoś chyba w niej jest, bo w piecu się pali. Dym leci. Tak więc.
O, tutaj coś dojrzałem, a tu się okazuje, że jest węgiel w szopie. To na ciężkie czasy. No i teraz trochę szybciej. Do góry. Rzut znowu z góry. Gdzieś słychać w oddali jakieś strzały. No i tak właśnie prezentuje się przełęcz dukielska. Mamy polski akcencik w grze. Także to już też jest kolejny plusik. I kolejny plusik to taki, że za chwilę zobaczycie mapę Westfield w wersji zimowej. O właśnie, mamy Westfield zimowy. Oczywiście tutaj nie zmieniło się nic poza dodaniem tekstur na ziemię, kolor biały, wydeptane ścieżki, gdzieś tam śnieg, który się roztapia. Nic poza tym, tutaj totalnie nie zmieniło się nic, jedynie właśnie klimat zimowy. Ale kto zainteresowany, może zostać, obejrzeć do końca, jak to wygląda. No tutaj, co ja mogę komentować? No nic nie mogę komentować, bo to jest stara mapa i każdy ją zna. Poza tym, tak właśnie jak mówię, że w wersji zimowej. Na mostek sobie wejdziemy. Baza przeciwnika. Zmierzamy ku mostowi. Znak. Fikające jelenie. O jest. Dobra. I teraz przechadzka szybsza przez mostek. To by było na tyle. Mam nadzieję, że zostawicie mi łapkę w górę, bo to bardzo motywuje. I o więcej nie będę prosił, jak tylko ta łapeczka, to jest motywacja bardzo dobra. Także tutaj chciałbym się z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że się podobało, że lubicie takie nowinki. I ostatnie chwile, ostatni rzut okiem na miasteczko. Podjazd na wieżę budynku. Rzut okiem na tablicę. I to by było na tyle. Cześć, pozdrawiam. Trzymajcie się. Nie zapomnijcie o łapce w górę.